Ale zapaszek? Delicy. Ładnie pachnie. Jaka to produkcja gumy? Jeszcze raz. Ale że zjechał. Mita. Mita, tak pachnie? Ale jak bez tego pachnie z prawej, nie mogę być najgorszy. Ale jest propelka. Ja nie potrzebuję wanili. Na zapach, tu. Się lać, ale ty nie rozumiesz tego, że ten bak był klejony, bo się gwint urwał. No to mówię, to uszczelni to, albo zmień bak, no, bo to będzie się lało. To wiem. Jak pęknięte. No, bo tu się leje, to się nie dzieje, co nie? I co, jesteśmy we dwójkę, idziemy, to my pojedziemy. Max na pitbajku, ja na maxi skuterze. Ja po dziurach nie za bardzo, ale chyba, że powoli. Gdzieś powoli można popierdzieć. Możemy pojechać gdzieś, nie wiem, na jakieś górki i sobie ty polatasz, a ja postoję popatrzę. To nie? No, spokojnie. Tak, Max to może. Kurde, patyki mi wchodzą tutaj.
tam może. Albo tu na razie, no. Gorąco, no. I pany w krótkich spodenkach na mopliku. Moplik daje radę. Tylko coś coraz głośniej chodzi. Daje czadu. Mi nawet cichszy wydech. Spawaj blachę z tyłu. Nie, trzeba bardziej wariator wymienić. Taki sam seryjny, po co świrować jakieś poliny, jakiś może palcowy za 700. Zwykły czysto wykosztuje. I tylko wariator wymienił, bo co więcej? Więcej mocy? Ja tam mam mocy i starsza. Nie wiem, dlaczego. Za mało? Nie wiem. Nie, przecież po górach, pod górkę mało wiada, pod dużo już nie za bardzo. Ale jedzie, no. Ja bym chciał tym wjechał po tamte większe, ale po co? Nie, te opony by nie wytrzymały, one się ślizgają już jak jest opór. No, no, później jak spadł, ja bym wjechał, ale ja bym spadł, to bym połamał się. A nie, chodzi o to, że ten, że wiesz, na końcu drugi zawsze masz takie proste, nie? No. Może to byś plastiki na tym połamał. No właśnie o tym mówię, żebym musiał, chyba żebym wyskoczył i wylądował prosto. To też już prosto mi upadło. To też by wszystko odpadło, no. To nie jest ze skoku. Tak dobrze, że ja już myślałem, że połamałem błotnik przez te patyki. One wpadają, bo to przecież mały prześwit jest, co nie? I patyk ci wpadnie między oponę a błotnik i ci łamie wszystko po kolei. I można tak gumę złapać. Może się patyk wbić w oponę. To już lepiej po kamieniach niż po patykach jeździć. To nie? A lepiej to na normalnie po drodze jeździć. Ale lepiej przy krokach. Tam byłem duraka, bo jest po raka. No i gdzie tym pojedziesz? No tu i tam i gdzie jeszcze? No już nie ma gdzie. A ja jadę gdzieś tam. To dawaj jedziemy gdzieś na lody. No i jeszcze jeden kolega chciał polecić jego kanał Enduro World. Enduro World, ale tych Enduro World to jest kilka jest tych kanałów, że to trzeba znaleźć. Tam macie, będziecie mieli linka w opisie. Kanał Enduro World i ten na tym kanale widziałem właśnie jak na kartingach jeżdżą. Bo też jeździł kolega właśnie na kartingach, też nieźle latał. I wtedy co my jechali. I akurat też wtedy wpadłem na ten pomysł, żeby na kartingi jechać. I akurat włączyłem też jego kartingi. Jak zobaczyłem jego kanał, jak jeździł tam sobie. Bo pan ma mało subów i pan chce więcej subów, tylko pan coś mało nagrywa tam. Nie widziałem, żeby tam coś nowego było. Żeby pan nagrywał więcej, to wtedy może będzie więcej subów. I Enduro World. A my co? A Max już z kolegami gdzieś leci? No. Po namioty? Jeszcze, bo już koniec wakacji. Tak, a ja też bym gdzieś polatał. Jest co, dzisiaj jest sobota? Nie, piątek dzisiaj. Nie wiem. Tak, piątek jest jeszcze sobota. I jest jeszcze niedziela. I będzie można sobie coś polatać. Także piszcie do mnie, grupa MotoChat Mysa jest. I na tej grupie tam piszcie jak jeździcie. I jak jeździcie. Albo ten. Albo w ogóle odezwijcie się, że ktoś tam w ogóle jest, że chce latać, tylko nie ma z kim. Bo jest tam 50 osób już chyba, a nikt nie pisze, że lata. Ja tam coś napisałem, to ten. To ja latam cały czas, ja codziennie latam. I w weekendy to wiadomo. Także, że nie ma, że ja nie mam czasu, nie latam. Ja codziennie latam. Czego i wam życzę. A tymczasem lecimy sobie polatać. No to trzymajka się, do zobaczyska, hej! Hej!